Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was należy się wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Pokój i dobro wam wszystkim, bracia i siostry. Moi drodzy, rozpocznę słowami świętego Jana Pawła II, które napisał sam będąc już w podeszłym wieku, sam będąc schorowany, pisze list do swoich rówieśników. Prosimy was wszystkich, którzy cierpicie, abyście nas wspierali. Właśnie was, którzy jesteście słabi, prosimy, abyście stawali się źródłem mocy dla Kościoła i ludzkości. W straszliwym zmaganiu się pomiędzy siłami dobra i zła, którego widownią jest nasz współczesny świat, niech wasze cierpienie w jedności z krzyżem Chrystusa przeważy. Niech wasze cierpienie w jedności z cierpieniem Jezusa Chrystusa na krzyżu przeważy. Moi drodzy, idąc po kartach Ewangelii za Panem Jezusem,
zauważymy, że obok grzeszników, o których mówił, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, drugą kategorią, na którą Jezus zwraca swoją szczególną uwagę, są ludzie cierpiący. Znajdują się na szczególnym miejscu. W szczególnym miejscu Jego serca, a co za tym idzie, także w nauczaniu, które głosi Jezus, w Jego działalności, znakach i cudach. Nie przeszedł On nigdy obojętnie obok człowieka chorego, cierpiącego czy skrzywdzonego, bo każde ludzkie cierpienie jest Mu bliskie. Największą liczbę cudów, jakich dokonał Pan Jezus, dokonał właśnie uzdrawiając z różnych dolegliwości. Wystarczy nam przypomnieć choćby niektóre z nich, jak uzdrowienie paralityka, którego przyniesiono na noszach, kobiety cierpiącej na krwotok, jak uzdrowienie ślepego od urodzenia, czy epileptyka, jak Pan Jezus słowem na prośbę i ze zdziwieniem, jaką wielką wiarę posiadał setnik w Kafarnaum, uzdrowił jego sługę, nawet nie idąc do jego domu. Uzdrowił teściową Piotra, paralityka, który czekał przy sadzawce i nie miał człowieka, który mógł go by wprowadzić do poruszającej się wody. Uzdrowił 9 trędowatych, którzy go prosili, żeby ich oczyścił. Także w swoim nauczaniu Pan Jezus mówi, że być Jego uczniem to znaczy brać codziennie na swoje ramiona swój własny krzyż. Jakże od razu nam się to kojarzy, ten własny krzyż, z cierpieniem, z chorobą, z tym, co mnie boli, strzyka, z tą trudnością, żeby się wstać, rozruszać. To są nasze codzienne krzyże. Kiedy przyjdą do Jezusa wysłannicy od Jana Chrzciciela z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy się spodziewać, Jezus nie odpowiedział wprost: tak, to ja jestem. Nie. Ale zacytował im kawałek, fragment proroka Izajasza, mówiąc: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i to, na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Tak jak w dzisiejszym czytaniu słyszeliśmy, w drugim czytaniu, jaki z tego pożytek, bracia moi, że ktoś będzie uważał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków. Jezus mówi: idźcie, powiedzcie Janowi, jakie uczynki ja spełniam, co czynię. A on będzie wiedział, że czasy mesjańskie już są. Największym jednak aktem wywyższenia cierpienia jest fakt, że Jezus przez cierpienie dokonał naszego zbawienia. Zbawił człowieka, zbawił cały świat. Był przecież Bogiem. Czy nie mógł tego uczynić w inny sposób? Nie mógł tego uczynić tak, jak stworzył świat? Powiedział: niech się stanie niebo, ziemia, woda, powietrze. Dlaczego więc wybrał tę niezrozumiałą dla nas drogę cierpienia? Odpowiedź na to pytanie pozostaje wielką Bożą tajemnicą. Wydaje się jednak, że Jezus, podejmując cierpienie,
chce nam pokazać Jego wielką zbawczą moc, w której każde ludzkie cierpienie odnajduje swój sens. Mógł słowem tylko, gestem zbawić świat, ale pokazał, że cierpienie ma wielką moc. A my przecież jesteśmy cierpiący. My mamy tę samą moc, tylko czy ją umiemy wykorzystać? Czy umiemy wykorzystać swój ból, swoją samotność, swoje odrzucenie? Czy umiemy to wykorzystać, żeby zbawiać siebie i świat? Od początku Kościół, od początku swojego istnienia starał się naśladować swojego Mistrza i Pana. Już w Dziejach Apostolskich, kiedy już Jezus jest w niebie, apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego mają tę wielką moc. Oto Jan razem z Piotrem wchodzą do świątyni przez bramę piękną, a tam zawsze kładziono przy tej bramie żebraka, paralityka, z powykrzawianymi nogami, rękami, żeby prosił wchodzących o jałmużnę, żeby się nad nim zlitowali. I kiedy Piotr i Jan wchodzą do świątyni, również wyciąga do nich rękę, oczekując, że otrzyma jakiś datek. A Piotr stanął przed nim i mówi, nie mam złota, nie mam srebra, ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa mówię ci, wstań i chodź. I człowiek ten zerwał się. Jego nogi stały się proste, jego wątłe mięśnie stały się silne. Zaczął iść, chodzić i skakać. Czy myślicie, moi drodzy, że to są tylko przypadki z początków Ewangelii, z Dziejów Apostolskich? Ten sam Jezus działa dzisiaj w Kościele. Z tą samą łaską. Tylko, tak jak pytaliśmy w poniedziałek, czy znajdzie wiarę w nas, kiedy przyjdzie ze swoją łaską? Wiele innych cudów działo się przez ręce apostołów, o których czytamy dzisiaj. Wynoszono chorych na ulicę, kładziono ich wzdłuż drogi, na łożach, na noszach, chcąc, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Święty Jakub, apostoł, dzisiaj słyszeliśmy fragment też jego listu, pisze dalej w tym liście: choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. To jest to słowo z Pisma Świętego, które stanowi fundament, bazę sakramentu namaszczenia chorych. Słowo objawione. Jeśli choruje ktoś, niech wezwie kapłanów, niech przyjdą, modlą się i namaszczą go świętym olejem. A to przyniesie mu choremu ulgę, a nawet jeśli by popełnił grzechy, odpuszczenie. Także dalsze dzieje Kościoła będą wypełnieniem właśnie tej troski o chorych i cierpiących. Kto zakładał pierwsze szpitale? Wtedy tego nie nazywano szpitalami, ale jakieś ochronki, jakieś
miejsca, w których udzielano pomocy, w których pielęgnowano chorych. Kościół. Później przejęły to inne instytucje, państwo. Dlatego ta troska Kościoła, a przez nią troska Chrystusa o chorych, cierpiących, jest wciąż żywa. Jesteśmy, moi drodzy, pokoleniem, które miało to szczęście być świadkiem życia, działalności wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II. Jeszcze dla was było to jeszcze bliższe. To właśnie tu, w Hucie, przy jednym kościele, przy drugim, często bywał z troską o to, żeby ten kościół wzrastał. A kiedy stał się pasterzem całego kościoła, kiedy został powołany na stolicę Piotrową, to stał się pasterzem wszystkich wierzących. Pokazał w swoim pasterzowaniu, pokazał także, na czym polega wielka wartość cierpienia. Swój pontyfikat, który rozpoczął 16 października, łamiąc wszelkie konwenanse watykańskie, jeszcze przed ogłoszeniem go papieżem, czyli w tych dniach między 16 a 22 października, wymyka się, opuszcza Watykan, każe się zawieźć do szpitala polikliniki Gemelli, aby tam odwiedzić przebywającego swojego przyjaciela, arcybiskupa Andrzeja de Scura. Ale nie tylko jedzie do niego z racji, że jest jego przyjacielem, ale wchodząc na teren szpitala, korzysta z okazji, aby spotkać się z chorymi. Prosi ich, słabych, potrzebujących pomocy od innych, aby stali się siłą jego pontyfikatu. Nie jest to jakiś paradoks? Nie. Słabi, chorzy, ułomni mają stać się siłą jego pontyfikatu. I to stało się właściwie stałym elementem jego spotkań. Gdziekolwiek pojechał, do jakiegokolwiek kraju, gdziekolwiek się spotykał z ludźmi, jednym z elementów tego spotkania było spotkanie z chorymi. Papież zwykł był odpowiadać tym, którzy go chronili od tych spotkań, że tam nie idź, bo tam są chorzy, tam można się zarazić, tutaj można tego... Kiedy poszedł na Madagaskarze do trędowatych, zabraniali mu ochroniarze, najbliżsi, a on powiedział, jeśli ja tam nie pójdę, to kto do nich pójdzie? W Stanach Zjednoczonych, gdy odwiedzał chorych na AIDS i w wielu innych miejscach spotykał się do nich, podchodził, błogosławił, a nawet całował. Papieski fotograf Arturo Mari, który wszędzie za nim chodził i wszystko dokumentował, w swoich wspomnieniach mówił, że niejednokrotnie musiał się chować za aparatem. Nie dlatego, że robił zdjęcie i szukał kadru, ale chował się za aparatem, żeby ukryć swoje łzy. Tak wzruszające były te momenty. Wspomina również pewną scenę, której był świadkiem w papieskiej kaplicy, do której został wezwany w uroczystość Nowego Roku. I kiedy przyszedł do kaplicy, zobaczył papieża, który klęczał przy wózku inwalidzkim, na którym siedział młody człowiek. Papież zdjął z swojej szyli medalik i włożył go na szyję tego młodzieńca. Okazało się, że ten młody człowiek był śmiertelnie chory. Przyjechał specjalnie, aby spełnić swoje ostatnie pragnienie. Spotkać się z papieżem. Dostrzeżony na wózku, kiedy siedział wśród
chorych innych podczas mszy świętej na placu świętego Piotra, został zaproszony do pałacu apostolskiego przez papieskiego sekretarza. Po tym spotkaniu miał powiedzieć: teraz już mogę spokojnie umrzeć. I znów podobnych scen, podobnych sytuacji, spotkań było bardzo wiele. Również w nauczaniu swoim papież wiele poświęcił miejsca chorym i cierpiącym. Napisał list do osób w podeszłym wieku w 1999 roku. Sam już był wtedy w jesieni swojego życia. I z tym wielkim doświadczeniem życiowym, dzieląc się nim, napisał tak: dzieląc się własnym doświadczeniem zbliżenia się do kresu życia, napisał: mimo ograniczeń mego wieku, bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć. Dziękuję za to Bogu. Pięknie jest służyć aż do końca sprawie Kościoła Bożego. Zarazem jednak głębokim pokojem napełnia mnie myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie, z życia do życia. Dlatego wypowiadam często i bez najmniejszego odcienia smutku modlitwę, którą kapłan odmawia po liturgii eucharystycznej: w godzinie śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie. Moi drodzy, papież zrozumiał, że kiedy już nic nie jest w stanie zmienić losów świata, pozostaje jeszcze jeden argument. Argument cierpienia. Dlatego przez ostatnie lata swojego życia i swojego pontyfikatu, gdy już z trudem mógł wypowiadać słowa, gdy już z trudem się poruszał, gdy jego choroba Parkinsona była widoczna, wszystko się nim trzęsło. Kiedy nie potrafił już nawet wymówić wyraźnie słów, nie ukrywał się. Nie chował swojego cierpienia i bólu, ale używał go jako argumentu na przekonanie tego świata. To jest wyższa Ewangelia, mówił. Ewangelia cierpienia, która przygotowuje przyszłość. Głosił Ewangelię cierpienia cierpiącym, a jego ostatnie milczące błogosławieństwo Urbi et Orbi, udzielone z okna w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, stało się najgłośniejszym wołaniem, orędziem paschalnym skierowanym do całego świata. W świecie naznaczonym różnym cierpieniem często słyszymy pytanie: dlaczego Bóg dopuścił cierpienie? Za co Bóg ukarał mnie? Czy kogoś z moich bliskich chorobą, cierpieniem, kalectwem lub jakimś innym nieszczęściem? Można by mnożyć te pytania, ale bezskutecznie. Nie znajdziemy na nie w ten sposób odpowiedzi. Można się nawet aż posunąć do bluźnierstwa i oskarżyć Boga, że jest okrutny, skoro pozwala cierpieć człowiekowi.
Ale te wszystkie pytania i te wszystkie oskarżenia kierowane ku Bogu musiałyby nas doprowadzić do jeszcze trudniejszego pytania. A za co Bóg ukarał siebie cierpieniem i krzyżem? Za co? I tutaj się kończą wszystkie nasze trudne i bezsensowne pytania. Pozostaje inna droga. Pozostaje nam zapytać: Jezu, dlaczego podjąłeś takie cierpienie i umarłeś na krzyżu? A Bóg nam odpowie: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To miłość. To Boża miłość zaprowadziła Jezusa na krzyż. Dzisiaj, gdy w naszym spotkaniu misyjnym gromadzą się ludzie cierpienia, chorzy, starsi, wiekiem, szczególnie te prawdy o cierpieniu nabierają swojej aktualności. Chcemy bowiem w tej mszy świętej razem z ofiarą Chrystusa złożyć także swoją ofiarę, ofiarę naszego cierpienia. A więc kiedy kapłan, kiedy będę przygotowywał kielich, do którego wleję wino, a potem symbolicznie dodam jeszcze kroplę wody, wtedy mówię taką modlitwę po cichu, rzadko ją słychać. Przez to misterium wody i wina daj nam udział w Twoim bóstwie, Chryste, który raczyłeś przyjąć nasze człowieczeństwo. W tym człowieczeństwie są wszystkie nasze cierpienia. A więc w tej jednej kropli możemy zmieścić całe nasze cierpienie i życie, aby przemieniło się przez Jezusa Chrystusa w łaskę. Dzisiaj za chwilę będziemy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Będzie to moment, w którym możemy sobie wyobrazić i poczuć, że sam Jezus przechodzi obok nas. Kapłan, wypowiadając słowa z rytuału o namaszczeniu, wypowiada je tak, jakby wypowiadał je sam Jezus Chrystus. Chciejmy więc przyjąć ten moment naszego życia jako spotkanie z Chrystusem żywym, który przychodzi uświęcić i nadać sens mojemu życiu, a w nim także wszystkiemu, co jest cierpieniem, chorobą, które znoszę dla zbawienia świata razem z Chrystusem. Ofiarujmy się Chrystusowi w tym momencie razem z chlebem i winem, aby nasze człowieczeństwo stało się udziałem boskości Chrystusa. Teraz, jeśli kapłani jeszcze spowiadają, to poproszę, żeby na chwilę, jeśli to możliwe, przerwali spowiedź i przyszli do zakrystii, żeby przygotować się do udzielania sakramentu chorych. Sakramentu chorych będziemy udzielać wzdłuż kościoła, także nie podchodźcie tutaj do ołtarza, wyjdźcie, stańcie obok swoich ławek. Jeżeli jest was więcej i trzeba byłoby się ścisnąć, to się nie tłoczcie. Niech stanie jeden rządek. Potem jak kapłan przejdzie i udzieli namaszczenia,
to zamienicie się na miejscu w ławce i następna osoba będzie mogła wyjść i stanąć. Będziemy tak chodzić wzdłuż ławek, wzdłuż kościoła, tam i z powrotem, aż wszyscy, którzy chcą, pragną, są przygotowani, przyjmą sakrament namaszczenia. W tym czasie będziemy prosić pana organistę o to, żeby akompaniował nam śpiewem, modlitwą ten czas łaski. Teraz proszę, powstańmy. Bracia i siostry, z wiarą módlmy się do Pana za naszych chorych, starszych wiekiem, braci i siostry zgromadzonych w czasie Mistii Świętych na tym szczególnym spotkaniu z cierpiącym Chrystusem. I wspólnie błagajmy, abyś naszych chorych i starszych braci i siostry nawiedził i umocnił świętym namaszczeniem. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś ich wyzwolił od zła wszelkiego. Abyś wszystkim tu obecnym chorym i w podeszłym wieku ulżył w ich cierpieniach. Ciebie prosimy. Abyś wspomagał wszystkich, którzy leczą i pielęgnują chorych. Ciebie prosimy. Abyś tych wszystkich naszych, wszystkich starszych, chorych, naszych braci i siostry zachował od grzechu i pokus. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pan. Abyś dał życie i zdrowie tym, na których w Twoje imię wkładamy ręce. Ciebie prosimy. Modlitwa błogosławieństwa nad olejem świętym, poświęconym Wielki Czwartek w katedrze, a używanym jako olej do namaszczenia chorych. Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze Wszechmogący, za to, że dla nas ludzi, dla naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu jednorodzony, za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, Pocieszycielu, za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Boże, niech Twoi słudzy i służebnice, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach przez Chrystusa, Pana naszego. Namaszczenie będzie odbywało się w ten sposób. Kapłan podejdzie do każdej z osoby. Macie stanąć tak, żeby czoło było do namaszczenia, bo na czole będzie czyniony znak krzyża. A następnie wyciągnijcie przed siebie dłonie, nie złączone, ale tak trochę luzem, bo będą namaszczane również dłonie od środka. I kiedy kapłan powie, przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego, odpowiedz głośno: Amen. I kiedy powie następne zdanie, Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie, powiedz jeszcze raz: Amen. To znaczy, że przyjmujesz tę łaskę, że na nią się zgadzasz, że przyjmujesz Chrystusa, który przychodzi w łasce namaszczenia. A teraz proszę, niech pierwszy rząd wyjdzie z jednej, z drugiej strony, a my będziemy do Was podchodzić. Jest nas tutaj czterech, tak, i będziemy namaszczać. Prosimy o śpiew.
Jeszcze każdej osobie, która otrzyma namaszczenie, kapłan będzie wręczał obrazek, żeby było pamiątka tego sakramentu.
Wołajmy wszyscy z jękiem ze łzami. Gdzie imię Twe, Maryjo, licz.
Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu. Te osoby, którym brakło obrazka, a otrzymały sakrament namaszczenia chorych, teraz ksiądz Piotr obsługuje poprzez dodatkowy obrazek. Proszę podnieść rękę, żeby wiedział, gdzie się ma udać. Trzymajcie chwileczkę te ręce w górze, żeby widział. Tu na środku, księże Piotrze, jeszcze też. Bardzo dziękuję. Poczekajcie chwilkę, jak się będzie do was zbliżał. Tak, żebyśmy wszyscy mieli też i pamiątkę. Najważniejsze dokonało się w sakramencie. Obrazek jest tylko znakiem tego sakramentu. Teraz bardzo proszę jeszcze podnieście wysoko ręce. Księże Piotrze, tu patrzymy z przodu. Tak.
i zwróćcie się w jego stronę, tak żeby widział, że czekacie. Bóg zapłać. Powstańmy. Módlmy się. Prosimy Cię, nasz Odkupicielu. Pokrzep łaską Ducha Świętego naszych chorych, starszych wiekiem braci i siostry. Ulecz ich słabości, odpuść im grzechy, oddal od nich wszystkie cierpienia, przywróć im pełne zdrowie duszy i ciała, aby nabrali sił do pełnienia swoich obowiązków, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Aktem strzelistym wyznajmy naszą wiarę, bo dzisiaj jest uroczystość, ale nie będziemy przedłużać, więc wyznamy tylko: wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Amen. Prosimy o pieśń na ofiarowanie, zaczynamy Eucharystię i pamiętajcie o tej kropli, którą będę wlewał, żebyście dołączyli do niej wasze życie i wasze cierpienie.